Gminy alarmują. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są potrzebne. Bez ich udziału zagrożonych jest wiele ważnych inwestycji. Znaczenie środków unijnych istotne jest o tyle, że to fundusze bezzwrotne, nie wymagające wkładu własnego. Miasta i gminy zmagają się z dużymi ubytkami finansowymi, chociażby wskutek spadku przychodów z podatku PIT, rosnącej inflacji czy wzrostu kosztów obsługi długu. Co istotne, aby do samorządów pieniądze z KPO mogły trafić, konieczne jest rozpoczęcie planowanych i zaakceptowanych inwestycji. Przedstawiciele Związku Miast Polskich wskazywali dziś w Cieszynie, jakie inwestycje w ich miastach są zagrożone. Mówimy tutaj przede wszystkim o zakupie taboru autobusowego, elektrycznego, który został już dobrany, wybrany. No i czekamy teraz na to, żebyśmy mogli te środki, te autobusy zamówić. To jest kolejny etap, bo już dwa takie autobusy plus stacja ładowania zostały w Cieszynie zbudowane, więc jesteśmy przygotowani do rozwijania tej sieci i oczywiście jesteśmy przygotowani również z 16 obiektami miejskimi, na których miałyby być zainstalowane, przeprowadzona termomodernizacja i też zainstalowana fotowoltaika. Jeden projekt to dotyczy perły, można powiedzieć, Tychów, jaką jest Jezioro Paprocańskie. To jezioro niestety boryka się z dużymi problemami, chodzi o zakwity sinic. Mamy gotowy projekt, gotową dokumentację na rewitalizację tego jeziora. To jest aż 50 milionów złotych i wiadomo, że bez tych pieniędzy z KPO nie mamy żadnych szans, aby to jezioro po prostu uzdrowić, wyleczyć. A jest to jezioro, które służy nie tylko mieszkańcom Tychów, ale tak naprawdę całej metropolii. Ubytki największe są właśnie w miastach, bo te budżety nasze były tak zbudowane, że to głównie w miastach, w tym zwłaszcza w miastach na prawach powiatu, głównym dochodem był udział w PIT-cie. Cena netto energii elektrycznej wzrosła dla nas netto 4,8 raza, czyli o 480%. Cena gazu 4,3 raza tylko w ciągu 2 lat. Cena hurtowa oleju opałowego, skoro sporo kotłowni w miastach jest na oleju opałowym, 3-krotnie. Jeżeli zostanie załatwiona w sensie legislacyjnym kwestia praworządności i pójdzie do Komisji Europejskiej zgłoszenie, że sprawa została załatwiona, komisja sprawdzi, czy to się zgadza z tym, co rząd uzgodnił z komisją, a rząd uzgodnił z komisją wszystko. Jeżeli to jest to samo, to wtedy komisja da zielone światło na rozliczanie poszczególnych inwestycji i wtedy zależy od tego, ile Polska przywiezie kamieni milowych z innych spraw. Z tego, co rząd mówi, to ma gotowych około 30 kilka już zrealizowanych działań. Jeżeli rząd porozumie się z Komisją Europejską na przełomie stycznia, lutego, jest szansa na pierwsze wypłaty środków jeszcze w tym roku. Inwestycje realizowane w ramach KPO muszą być zakończone i rozliczone do końca 2026 roku, stąd czasu na podejmowanie decyzji jest coraz mniej.